Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. Psalm mówi o, z jednej strony o radości, o tym, że Bóg wierny swojej obietnicy towarzyszy człowiekowi w tym wszystkim, czym żyje, w czym jakoś jest zaangażowany. Mówi o sobie, o Bogu, ten autor, że jest Bogiem wiernym. To ty realizujesz przymierze. Myślę, że takim słowem właśnie ważnym w tym psalmie jest właśnie to słowo, przymierze. Bóg zawarł z nami przymierze i temu przymierzu jest wierny. Mnie czasami przymierze kojarzy się z takim doświadczeniem, że umawiam się z kimś i dotrzymujemy umowy. Każdy z nas do czegoś się zobowiązuje. Bóg zawierając przymierze z człowiekiem, ze mną, niczego ode mnie nie chce, bo niczego nie potrzebuje. On chce się podzielić swoją miłością i mówi o tym, że jego miłość jest właśnie wierna, towarzysząca. Dzięki niej będę mógł czuć się bezpiecznie. To jest Boże przymierze. Bóg daje nam siebie. I to jest źródło mojego bezpieczeństwa. To jest źródło moich planów. To jest źródło mojego życia, mojej nadziei, ale też tego wszystkiego, czego się spodziewam. Przymierze, które Bóg ze mną zawarł, jest źródłem mojej radości. Wspominamy dzisiaj świętego Józefa, który przyjął propozycję Boga i w to przymierze wszedł z całym zaangażowaniem. Można powiedzieć bez słowa.